Cześć. Cześć, witamy z Istrii. Jesteśmy w Chorwacji. Tym razem pogoda nam dopisuje, nie tak jak poprzednio, więc jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Wjeżdżając na Istrię, zawsze mieszkamy w miejscowości Porycz. Z paru względów. Po pierwsze, jest to świetna baza wypadowa do wycieczek na północ i na południe. Po drugie, jest tutaj bardzo dużo pięknych plaż, zarówno w mieście, jak i poza miastem. A poza tym samo miasto jest bardzo, bardzo atrakcyjne. Drugi dzień naszego pobytu. Do południa byliśmy na plaży, bo trzeba coś zrobić dla mojej damy fajnego, bo nie mogę iść. Też coś się należy. Też się coś należy, zgadzam się z tym. Nie możemy ciągle się tylko włóczyć po jakichś zakamarkach. Ale no, taki sobie zarzuciliśmy reżim, że będziemy do południa na plaży, a po południu będziemy sobie zwiedzali Istrię. Dzisiaj wybieramy się na północ, na północny zachód, konkretnie do miejscowości Buje i do miejscowości Groznian. Kiedy pytaliśmy lokalnych mieszkańców, gdzie powinniśmy najpierw pojechać, co zobaczyć, jednym tchem wymieniali Groznian, Motovun i Chum. Stąd też pierwszym naszym wyborem była wycieczka do miasta Groznian. Mówi się o nim miasto artystów. Już na samym wejściu można było zobaczyć tego typu wystawę. To pierwsza budowla, którą zobaczycie, wchodząc do miasta. Kościół świętego Modesta z 1310 roku. Do 1945 roku cała Istria należała do Włoch. Stąd też jeszcze w 2000 roku mieszkało tutaj 51% mieszkańców pochodzenia włoskiego. Samo miasto ma może około 800 mieszkańców. Mówi się o nim miasto artystów. Wszystko zaczęło się w 1965 roku, kiedy to burmistrz wraz z zaprzyjaźnionym artystą postanowili ratować wyludniającą się okolicę. I zaprosili tutaj artystów z całego świata, którzy zamieszkali, otworzyli tutaj swoje galerie, pracują i dbają o to miejsce, między innymi organizując wystawy i koncerty. A teraz już bez zbytniego gadania po prostu powędrujmy sobie ulicami tego pięknego miasteczka. Jeszcze tego samego wieczoru pojechaliśmy do położonego niedaleko miasta Buje. To miasto jest znane z otaczających go winnic i gajów oliwnych.
ale najbardziej z tego, że w 1999 roku, w listopadzie, Giancarlo Zigante i jego suka, a właściwie to jego suka, Diana, znalazła największą w historii na świecie truflę, która ważyła 1,3 kg. Tą truflę sprzedano za $5,000. Ale to jest nic, bo 8 lat później podobną truflę sprzedano za $330,000. Samo miasteczko ma 3000 mieszkańców. Są to tak samo Chorwaci i Włosi, którzy żyją w zgodzie i pielęgnują tradycje rolnictwa, rzemiosła, handlu i tworzą tutaj całkiem zgrane towarzystwo. Następnym wartym odwiedzenia miejscem jest miasteczko Chum, najmniejsze miasto świata. Ma zaledwie od 17 do 30 mieszkańców. Do miasta prowadzi 7-kilometrowa aleja, zwana Aleją Głagolicy. Leżały obok niej kamienie, które były wyryte najstarszym alfabetem słowiańskim – Głagolicą. Ostatnim akcentem tej alei jest piękna brama wejściowa do miasta. Chociaż zwiedzenie tego miasta to tylko kilkanaście minut, zaledwie dwie uliczki, ale naprawdę warto tu przyjechać. Zresztą popatrzcie sami. Jeśli już jesteście w tej okolicy, to koniecznie trzeba odwiedzić drugie miasteczko, Rocz. Pierwsze zapiski pochodzą z 1064 roku. Od XII wieku miasto stało się centrum literatury słowiańskiej i Głagolicy. Później też najważniejszym ośrodkiem drukarskim, bo tu w 1483 roku powstała pierwsza chorwacka książka. Jak wspominałem, Porycz jest bardzo uroczym miastem, ale to ma też swoje wady, bo we wrześniu jest jeszcze tutaj bardzo, bardzo dużo turystów.
Jeżeli chcecie mieć taką prawdziwą chwilę dla siebie, to trzeba wstać o 6 i najpóźniej o 7 być w mieście. Wtedy macie godzinę czasu. Pogoda trochę taka bałtycka, bym powiedział, jak nad naszym Bałtykiem, ale jest bardzo ciepło, miło, przyjemnie i siedzimy sobie nad morzem, odpoczywamy. Na następną wycieczkę wybraliśmy się na północ Istrii, żeby zobaczyć Buzet i jego okolice. Położone nad rzeką Mirną, blisko granicy słoweńskiej, miasto Buzet inaczej nazywane jest miastem trufli. Już po drodze, przed miastem, wstąpiliśmy do pięknego, nowoczesnego sklepu z truflami. Ciekawostką będzie... co znalazłaś? Czekolada truflowa. Chyba kupię, nie oprę się jej, żeby spróbować. 72% kakao z truflami. Spróbujemy. Mamy też chipsy truflowe. Tak, z białych trufli. No, myślę, że będąc na Istrii nie można tego nie spróbować. Wstąpiliśmy, żeby kupić trufle do domu, no i koniecznie trzeba to zrobić. Trzeba sobie jeszcze lepsze. Kudrze. Słyszysz? No tu zobaczcie. Piwo truflowe, ale to chyba się nie skuszę, żeby spróbować. Chociaż. I następna ciekawostka. Masło z truflami. To jest zdjęcie, w których okolicach występują trufle na Istrii. Możemy zobaczyć, jak pies wyszukuje. Kiedyś mówiło się o świniach, ale widać, już psy są też szkolone. I znaleziona taka trufla. Na początek postanowiliśmy zwiedzić okolice miasta i przejść bardzo znaną ścieżką 7 wodospadów. Najlepiej zacząć od Isterskiego wodowodu albo podjechać dalej w lewo wzdłuż rzeki Mirny do parkingu. Już na samym początku radzę zaopatrzyć się w bardzo dobrej jakości wodę ze studni, bo sama trasa jest bardzo wymagająca. Jesteśmy tu we wrześniu i obawiam się, czy w ogóle my jakiekolwiek wodospady zobaczymy. Bo tu jest jakiś próg wodny, a w rzece ani kropli wody. No i niestety miałem rację. Mamy pierwszy wodospad.
ścieżkę 7 wodospadów bez wodospadów. Ten kanion rzeki Mirny to naprawdę fajnie wygląda. O, ani trochę nie żałuję, że tu przyszliśmy, powiem wam szczerze. No, spotkaliśmy, szczerze mówiąc, trudności. W opisach jest napisane, że to jest taka bardzo lajtowa ścieżka. Nie uważam tak wcale. Jest tutaj, szczególnie jak jest mokro, to jest pioruńsko ślisko. Moje Adidasy to w ogóle jak na lodzie są. Trzeba byłoby mieć specjalistyczne buty jakieś. A Agnieszka musi wprost psa swojego wnosić. On już jest starszy, ma protezy w obu tylnych łapach założone. No ale widzicie, jaki to jest problem? Ogromny. Także miejcie to na uwadze, jak będziecie wchodzić. To nie jest tragedia jakaś, to nie ma się co bać strasznie, ale dla ludzi, którzy są jakoś tam mniej sprawni, to może być bardzo duży problem. To miasto, z którego wyruszyliśmy, Buzet, a to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Popatrzcie tylko. Jest tu naprawdę pięknie. No, tego byłego strumienia rzeki jest pokryte takim mułem wapiennym. Pierwszy raz coś takiego widzę. Miejsce to nazywa się Malapecz. Prawdopodobnie też wodospad, o to chodziło. Wygląda to naprawdę urocza. Ale to, co mnie tutaj najbardziej zafascynowało, to bluszcz. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakie to jest ogromne. Bluszczowy baobab. Znowu jesteśmy w Chorwacji i znowu leje. Ludzie, piszcie w komentarzach, jakbyście chcieli wyjeżdżać, pytajcie, kiedy my jedziemy. To mówię wam. Na pewno będzie padać. Tak, wtedy jak nie chcecie, żeby padało, to terminy sobie planujcie inne niż my. Ulewa narasta, jest coraz gorzej. My jesteśmy zupełnie mokrzy, kompletnie przemoczeni. Nie ma ani jednej suchej nitki na nas. Siecze deszcz straszliwie. To jest ironia, że w rzece nie było wody, a teraz są potoki już na drodze. A my stoimy i nie wiemy, co robić. Telefon nie działa. Nie można zobaczyć w telefonie nic, bo jest mokre wszystko. Nie możemy zobaczyć, czy mamy jakąś drogę do domu wcześniejszą. No naprawdę robi się ciekawie. Nawet nie wiem, czy mikrofon działa, bo wszystko zmokło. Udało nam się schować pod taką wiatą. Dotarliśmy do jakiejś wioski i będziemy chyba teraz wracać bardzo nieatrakcyjną drogą, mianowicie jakimś asfaltem. Pewnie słabo widzicie, ale ja też słabo widzę, bo obiektyw jest cały mokry. Ale chciałem wam pokazać, jak ja się dzisiaj wybrałem. Zobaczcie, okularki szpanerskie. Całe mokre, ciemne. Ja nic nie widzę w ogóle. Kompletnie. Jestem cały mokry. Gdyby nie Agnieszka, która uratowała nas, bo ona wzięła kurtki. Ja w ogóle nie chciałem kurtki brać. To ja bym tu chyba już zamarzł. Tak jest zimno. Chorwacja, wrzesień. Chorwacja, maj, Chorwacja, wrzesień. Pamiętajcie o jednym. Jak się wybieracie, piszcie do mnie komentarz, kiedy ja jadę. To ma, jak ja jadę, nie jechać. Kochani moi, mieliśmy wam pokazać dużo fajnych rzeczy. Niestety pogoda nas nie zaszczyciła. Jesteśmy doszczętnie mokrzy, musieliśmy zrezygnować z podróży dalszej. Skończyliśmy przed mostem Napoleona, więc mam nadzieję, że za parę dni uda nam się wrócić do tego miejsca i kontynuować podróż. Na razie musimy się wysuszyć. Ja już ściągnęłam doszczętnie mokrą koszulkę. Słońce wprawdzie nam zaświeciło, ale uwierzcie mi, buty, włosy, wszystko mamy mokre. Ponieważ pogoda się poprawiła, zdecydowaliśmy się jednak na zwiedzanie miasta i muszę wam powiedzieć, że nagroda była wielka.
miejsce, w którym jesteśmy, było początkowo zamieszkiwane przez plemię Ilirów. Ilirowie, o Ilirach mówiłem w poprzednich filmach z Chorwacji, z Dalmacji. To plemię rozpościerało się stąd aż po Serbię, Czarnogórę, Albanię. Później przyszli tutaj Rzymianie i postawili pierwsze miasto. W 1278 roku skończyło się panowanie Rzymian, a rozpoczęło się panowanie Wielkiej Republiki Weneckiej. I od tego czasu miasto się rozbudowywało i rosło w siłę. Dzisiaj jest bardzo pięknie zachowanym starym miasteczkiem, w których uliczkach roznosi się zapach trufli. To mi się najbardziej podoba tutaj, z restauracji. Wszędzie czuć trufle. Przechadzając się tymi uliczkami, muszę wam powiedzieć, że olśniło mnie w momencie, kiedy patrzyłam w dół, jak pięknie układane są kamienie, ile pracy, ile zaangażowania musiało zostać włożone w to, żeby to tak wyglądało. Komu by się chciało w dzisiejszych czasach w taki sposób ułożyć kamienie na drodze? A ta droga pewnie ma 1000 lat prawie. Słuchając tych wspaniałych dzwonów i patrząc na wieżę kościelną, przypomniałem sobie, że w poprzednich odcinkach o Chorwacji nazywałem kościół chorwacki cerkwią. To jest absolutnie nieprawda. Zwróciła mi na to uwagę jedna z moich subskrybentek. Bardzo, bardzo dziękuję. A zbieżność nazw jest tutaj wyjątkowa, bo Chorwaci mówią na kościół cerkwa. 87% Chorwatów to katolicy. 4% jest wyznania prawosławnego, a 1% to muzułmanie. Opuszczając miasto, coraz częściej i coraz głośniej docierał do mnie jakiś dziwny, znajomy dźwięk. Okazało się, że na dole czekała na nas fantastyczna niespodzianka. Co brakowało nam widoku mokrych wodospadów, że wracając do Porycza w okolicy miejscowości Pazin postanowiliśmy odwiedzić taki wodospad. Następnego dnia ruszyliśmy na południe. Celem była Pula i jej wspaniały amfiteatr, a następnie półwysep Kamieniak. Jest to szósta co do wielkości budowla tego typu na świecie. Została rozpoczęta w II wieku przed naszą erą przez cesarza Oktawiana Augusta i budowa trwała aż do 14 roku naszej ery. W 79 roku cesarz Wespazjan na życzenie swojej kochanki rozpoczął jeszcze rozbudowę, czyli powiększył ten amfiteatr, a koniec datuje się na 81 rok za panowania cesarza Tytusa Flawiusza. W czasach starożytnych amfiteatr był areną walk gladiatorów, a w średniowieczu wyobraźcie sobie, że był dawcą kamienia.
Ten amfiteatr na dzisiaj służy jako arena dla występów znanych artystów. Tutaj jest 5000 miejsc i występowali tacy artyści jak Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Sinéad O'Connor, Eros Ramazzotti, no i wielu, wielu, wielu innych. A teraz w końcu coś dla tych, którzy lubią plażowanie, a nie zwiedzanie miast i miasteczek. Z Puli jedziemy do Premantury, a ta leży na półwyspie Kameniak. Ponad 3 km długości, ponad 1,5 km szerokości i niezliczona ilość zatoczek i plaż. Raj dla lubiących odpoczywać nad morzem. Myślę, że jeżeli chcecie tu spędzić wakacje, to każdego dnia możecie plażować w innym miejscu i będziecie mieli cudowne, bajeczne widoki. To moja propozycja numer 1 na spędzenie wakacji na Istrii. Oczywiście nie musicie leżeć na plaży. Jest tutaj też masa ścieżek, którymi można wędrować bądź jeździć rowerem. Tak, tak. Mimo tego, że Kameniak jest rezerwatem, można się tu poruszać rowerami, a nawet po uiszczeniu odpowiedniej opłaty samochodami. Będąc na Istrii, pominięcie tego skrawka ziemi będzie ogromnym błędem. Ten poranek był dla mnie wyjątkowy. Odwiedziliśmy bazylikę Eufrazjusza, wybudowana w VI wieku na miejscu kościoła z V i małej bazyliki z IV wieku. Jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów architektury bizantyjskiej. Budowali ją mistrzowie z Rawenny i Konstantynopola. A marmury pochodziły z Bizancji. Mistrzowie z Rawenny słynęli na całym świecie z mozaikarstwa i znajdziemy tutaj niezliczone ilości przykładów tej cenionej sztuki. W kaplicy znajduje się sarkofag, a w nim leży święty Maur, pierwszy biskup, który w 303 roku zmarł śmiercią męczeńską. Niedługo później wybudowano tu pierwszy kościół. Dzisiaj zapraszamy Was na zwiedzanie jaskini Paredine, która znajduje się w pobliżu Porecza. Tutaj, jakby kogoś interesowało, to są godziny otwarcia w poszczególnych miesiącach. Obok jaskini
znajduje się Muzeum Rolnictwa. I tutaj jest wystawa starych traktorów. Patrzcie, jak to wygląda fajnie. Jaskinia ta znana jest już od niepamiętnych czasów. Świadczą o tym ślady bytności człowieka, jak na przykład ceramika znaleziona tam. Ma głębokość 132 metrów, a turyści mogą zejść do 60 metrów w głąb. Bardzo gorąco zachęcam do przyjazdu tutaj. Różnorodność form naciekowych jest naprawdę ogromna, a nic w tworzeniu nie może równać się z naturą. Te cuda powstają w taki sposób, że woda nasycona dwutlenkiem węgla, wiadomo, że wtedy jest kwaśna, rozpuszcza wapienie skał i przepływa porami coraz głębiej, aż spływa ze sklepienia, tworząc stalaktyty. Stalaktyty, czyli wiszące takie struktury. Później, płynąc dalej, opada na dno i na dnie tworzą się stalagmity, czyli leżące u podstawy formy naciekowe. A kiedy te dwie formy połączą się ze sobą, powstają stalagnaty. Milimetr takich czarodziejskich rzeźb powstaje od kilku do kilkudziesięciu lat. Średnio 10-20. Inną ciekawostką jest odmieniec jaskiniowy. Płas, który żyje z południowej Słowenii, w Chorwacji, w Bośni, Hercegowinie, Czarnogórze. Jest on ślepy. Smysł wzroku w jaskini jest kompletnie niepotrzebny, więc w trakcie ewolucji zatracił go. Drugą taką ciekawostką jest umiejętność spowolnienia metabolizmu do takiego stopnia, że potrafi przeżyć 8 lat bez jedzenia. Porecz znany jest nie tylko z zabytków i wielu kilometrów plaż otaczających miasto, ale także z cudownych zachodów słońca. I my, szczerze mówiąc, zgadzamy się z tym w 100%.